Teraz więc będzie modlitwa nasza wspólna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I podnieśmy nasze dłonie do tego, który nas zgromadził, abyśmy doświadczyli kolejny raz cudów Jego serca, Jego miłości, Jego miłosierdzia. A potrzebna jest też nasza wiara. Potrzebne jest nasze wołanie, bo Pan tego potrzebuje również, żeby nam odpowiedzieć, to trzeba do Niego się zwrócić. Oczywiście też miłosierny Pan działa, kiedy jak chce i kiedy chce, jak Mu się podoba. I czasami może ktoś nie prosi o uzdrowienie, a jest uzdrawiany, bo taki jest Bóg nasz. Ale żeby więcej było tych cudów, żebyśmy nie tylko my, ale także nasi bliscy doświadczali ich, dlatego jest ta modlitwa. I bardzo cieszę się, że wiele osób też słucha tych modlitw coraz więcej. To znaczy, że jest potrzeba tych modlitw, że Duch Święty działa. Dlatego powtarzajcie teraz za mną, potem jeszcze będzie modlitwa w językach. Ojcze Niebieski, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym oraz przez serce Maryi, proszę, abyś uwalniał mnie i tych, których kocham, za których się modlę, od wszelkiego rodzaju zła i grzechu, od złych duchów, od nałogów. I proszę również, uzdrawiaj mnie wewnętrznie i fizycznie, aby mógł się cieszyć pełnym zdrowiem i potrzebnymi siłami i mocą Twoją, aby jeszcze lepiej Tobie służyć ku większej chwale Twojej, ku chwale Maryi, dla odnowy i odbudowy Kościoła. Przez to, że Ty mnie odnowisz i odbudujesz. I proszę również, wylej na mnie Ducha Świętego, Jego dary i charyzmaty, owoce i liczne łaski. Proszę o wszystko, aby dzielić się tym ze wszystkimi, którzy są zranieni na duszy. Działaj przeze mnie, Ojcze Niebieski. Działaj przeze mnie, Jezu Chryste. Działaj we mnie i przeze mnie, Duchu Święty. Maryjo, błogosław mnie. Święty Józefie, błogosław mnie. Święte dzieci z Fatimy, módlcie się za nas. Dziękujemy za uzdrowienia, które doświadczymy. Dziękujemy, że nas wysłuchałeś. Boże w Trójcy Jedyny. Trójco Święta, Trójco Miłości. Trójco Światłości i Miłosierdzia. Bądź w nas uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Abyśmy byli Twoją świątynią. Abyś w nas przebywał na wieki. Przyjdź teraz w lekkim powiewie swojej miłości, swojego ducha, swojego tchnienia. Chcę oddychać w Tobie, Panie. Chwała Tobie, Boże mój. Chwała Tobie, Jezu mój Mistrzu. Chwała Duchu Święty, Pocieszycielu. Teraz wspólnie jeszcze pomodlimy się modlitwą w językach, a wierzmy w to, że Pan już tam odpowiedział.
Shala Maria, 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 Shala Mala Manaheno, Ivachamalahe Hanashalai, Adonai Malaheno le Maria Solomet Hanai, Adonai, 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 Ivachamalaheno, Adochamalai, Shalame Hanalai. Adonai, 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 Amalai, Lahe, Lele, Halala, la 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 la. Pan teraz rozpala w nas dary, aby budować Kościół. Niektóre są osoby powołane, żeby po prostu pomagać w różnych sprawach przykościelnych, w kościele, kapłanom, żeby pomagać w życiu codziennym, w parafiach, żeby zakładać też grupy modlitwy, żeby modlić się, adorować, żeby prowadzić pielgrzymki, żeby opiekować się w parafiach też chorymi, cierpiącymi, żeby wielbić Pana pieśniami, grać, właśnie śpiewać, żeby też troszczyć się o taką zewnętrzną odnowę kościołów, kaplic, też jakieś remonty, malowanie, żeby też to się łączyć, że Pan Jezus zachęca do tego, daje nam takie dary, żebyśmy to czynili w Kościele, żebyśmy też byli hojni, ofiarowali nasze życie dla dobra też Kościoła, żebyśmy również pod względem materialnym wspierali Kościół, szczególnie kapłanów, którzy służą gorliwie Bogu i Kościołowi. Pan rozpala w Tobie też dar prowadzenia adoracji w Kościele. Dar czytania Słowa Bożego, rozważania Go także w Kościele i ewangelizacji. Kebatko daje. Iwono, Pan Cię namaszcza i uzdrawia Twoje chore ciało. Irku, Pan uzdrawia Ciebie z nowotworu klatki piersiowej. Pan Jezus leczy Aleksandra z takiej ciężkiej choroby oczu i częstych też bólów, właśnie bólów oczu, bólów w związku z tym też czoła, skroni. Piatkunekala i szabalaja. Pan Jezus uzdrawia Mariolę, która choruje na takie poważne też właśnie chorobę, na chorobę też związaną z kręgosłupem. Jest na wózku, ale kiedy będzie słyszała tę modlitwę, będzie się modliła, to Pan uzdrowi ją z tej ciężkiej choroby i będzie mogła chodzić, powstanie z wózka. A także wiele osób. Pan Jezus teraz również uzdrawia z różnych właśnie dolegliwości, chorób pleców, kręgosłupa, ramion, szyi. Pan Jezus też uzdrawia Twoją babcię Alfredę, za którą się modlisz. Ona choruje na takie, właśnie na taką chorobę deformującą jej dłonie, stopy, ale po tej modlitwie ona wyzdrowieje. Ta choroba całkowicie minie. Będzie mogła się, mogą chodzić swobodnie i posługiwać się swoimi dłońmi bez żadnych problemów. Kiechadala. Ishtakeria. Iwasztukeria. Sheria. Keria. Pan Jezus uzdrawia Darię, która ma trójkę dzieci, która jest samotną matką wychowującą dzieci i która choruje na depresję i takie różne fobie, bo tak bardzo cierpi z powodu tej sytuacji, w której jest. Kebatkula, ale Pan Cię uzdrowi, też wszystko to minie. Bilhalachidia. Też dzisiaj będzie też wiele uzdrowień nóg, kolan. Kerebasztekeria. I w ogóle po prostu całych stóp, wszystko, co jest chore, jeżeli chodzi o nogi, to Pan Jezus wiele tych chorób, z tych chorób uzdrawia, z tych dolegliwości. Kiepatkini. I salabeszteria.
Teraz będziesz też płakać głęboko, bo Pan przychodzi do Ciebie i mówi: wybrałem Ciebie, jesteś moją córką. Dzisiaj chcę, abyś to usłyszała i abyś już się nie bała. Prowadzę Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo, uzdrowienie chorych. Święci nasi patroni. Pan z wami. Niech was wszystkich błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Bogu niech będą dzięki. Teraz będzie modlitwa wstawiennicza, więc tak jak zawsze proszę, zróbcie przejście tutaj od ołtarza aż do schodów po dwóch stronach.